największego dziwaka. Ni to ptak, ni gad, a z gatunku ssaka. Dziób jak u kaczki, futro wydry, ogon bobra. Żyje on w Australii. Spotkać go tam można. Dużo swojego czasu spędza na dnie, pod wodą. Łowi ryby i głazy. Łapy ma zjadowitą ostrogą. Podczas nurkowania zamyka oczy i uszy. W noży składa jaja. Cóż, widocznie tak musi. Żywiołem jego ogień, a gwiazdą nasze słońce. Mieszka na sawannie, lubi poleżeć w kącie. Wielki kot drapieżny, drugi zaraz po tygrysie. Wszyscy go szanują. Zwłaszcza kiedy głośno ryknie. Więc jeżeli chciałbyś kiedyś zobaczyć natury zew, pamiętaj proszę o tym, że tu królem jest lew. Afrykański on czy biały, także z tego bardzo znany, że ma wielką grzywę. Złote futro jest ubrane. W Mezopotamii pojawił się pierwszy raz na świecie, a jego wpływ odczuwalny jest najbardziej. Zielony, plamisty. Wszystkie z nich mają szerokie pyski. W południowej Ameryce mieszkają kajmany, a inny to żakare. Też takiego znamy. Na lądzie dosyć sprawne. Na krótkie odcinki. Pod wodą natomiast to prawdziwe drapieżniki. Tu i teraz, moi mili, przekazuję wam narrator. Ten gad, o którym mowa, to podstępny aligator. Bizon. Wspaniały to zwierz, na króla prerii wyniesiony, a przed Kolumbem na ziemi żyły ich miliony. Z niego jest pomocnik w zdobywaniu gór, kuzynem zaś jego jest nasz polski żubr. W stadzie galopem pędzą z ogromną siłą, wyglądają wtedy, jakby były lawiną. Do tego wam powiem, ale to już między nami. One mają duże garby nad swoimi łopatkami. Dla Indian z prerii były zwierzęciem świętym. Zapewniały im przeżycie, powstały o nich legendy. O potędze natury, obfitości i jej chwale. Tak w historii się zapisał bizon. Rwale.